Pani dyrektor, nie chcę powiedzieć, że łączycie ogień z wodą, ale połączenie sztuki z astronomią to też takie dość dziwne połączenie. Jaka jest idea tego dzisiejszego spotkania? Znaczy, ja myślę, że to połączenie jest absolutnie naturalne, dlatego że niektóre obrazy kosmosu naprawdę przypominają sztukę. Wręcz można spokojnie oprawić w ramki zdjęcia mgławic. A po drugie, nasze sąsiedztwo tutaj, planetarium z biurem wystaw artystycznych, no to też skłania do tego, żeby wspólnie razem zorganizować jakieś wydarzenie. To co proponujecie? Znaczy, my już od wczoraj się bawimy. Dzisiaj jest kolejny dzień takiej rodzinnej, familijnej gry, która na celu ma poznanie naszych instytucji. Czyli ktoś, kto nas dzisiaj odwiedzi, może dostać taką kartę do wypełnienia, która wymaga przejścia po obu instytucjach i rozejrzenia się trochę, żeby odpowiedzieć na pytania, które są tam zawarte. Czy to jest pewnego rodzaju pożegnanie z publicznością na długi czas przerwy, który będzie wynikał z remontu? Jeszcze nie. Jeszcze się nie żegnamy, ponieważ spokojnie do końca tego roku będziemy funkcjonować. Po prostu staramy się cały czas podtrzymać zainteresowanie tym, co robimy i pokazać, że te tematy, które możemy omawiać, są bardzo różne, ponieważ kosmos tak naprawdę nie daje nam żadnych ograniczeń. Wiemy też, że przyczyna, chociażby bo mamy teraz nowy seans o dinozaurach, że przyczyną wyginięcia dinozaurów też był kosmos, była planetoida, która przyleciała. W związku z tym każdy temat się wpisuje i jakby zainteresowania czyjeś, myślę, że zawsze można połączyć właśnie z tą sferą kosmiczną. No pogoda nie do końca dopisała, zapewne nie deszczu spodziewaliście się Państwo, ale jak widzę, publiczność dopisuje. Znaczy, pogoda to nam bardzo dopisała, dlatego że przy takiej deszczowej pogodzie zwykle zainteresowanie akcjami, które są pod dachem, rośnie, więc myślę, że do tego, żeby poznawać obie instytucje dzisiaj, to aura sprzyja. Życzę powodzenia. Dziękujemy bardzo.